Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do oglądania kolejnego odcineczka z Dying Lighta 2. A w tym odcineczku zajmiemy się tutaj misją poboczną. Ponoć jesteś pielgrzymem. No ty i? Byłaś pielgrzymką? Wiem, kobieta pielgrzym. Nie było nas wiele. Ale dlatego byłam tak dobra. Nikt nie widział we mnie pielgrzyma. Niektórzy myśleli, że jako kobieta łatwo dam się oszukać. Okraść. Mój refleks i ostry sztylet wyprowadzały ich z błędu. Jak skończyłaś w Villador? Dostałam zlecenie. Jeden typ chciał, żebym dostarczyła dupaczkę. Pewnej kobiecie, która przed epidemią była bardzo znana. Ponoć grała w gry wideo? Zawodowo? Dziwna praca, co? Gość sporo zapłacił, ale postawił warunek. Nie mogłam wiedzieć, co jest w paczce. I aha, to był mój błąd. Niosłam to gówno przez 50 kilometrów, a z każdym krokiem było coraz cięższe. Wkradłam się do Villador, odnalazłam tę kobietę i dałam jej paczkę. Otworzyła ją przy mnie. Okazało się, że był to słój. Z ludzką głową w środku. Serio? Nie mam pojęcia, spierdalałam stamtąd w podskokach. Dlatego rzuciłaś tę robotę? Czułam, że właściwie bez przerwy przed czymś uciekam. Może przed sobą? To duże miasto. Pielgrzym też się tu odnajdzie. Nikt nie ocenia cię po tym, kim byłeś wcześniej, jak w mniejszych miasteczkach. Nieważne, co robiłeś za murami. Co sprawiło, że stale gdzieś pędziłeś. W mieście możesz zniknąć. Ja tak się tu odnalazłam. A co z tobą, Aiden? Nie chcesz przestać gnać? Może kiedyś. A może kiedyś, ale najpierw muszę skończyć to, co zacząłem. Rozumiem. Ale zapamiętaj. Przed sobą nie uciekniesz. Powodzenia, pielgrzymie. Fajna rozmówka. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to będzie coś tak, coś w tym stylu, ale dobra. Gdzie odebrać tutaj jakieś zlecenie? O, właśnie. Czy coś tu jeszcze jest? Nie. To jakieś zioła, po prostu. I kto to jest, kurde? Witaj, nieznajomy. O kurde. Co to za miejsce? Przyrządzami sprzedaję tu wszystko. Od mikstur leczniczych po potężne talizmany przeciw zarażonym. A, czyli szarlataneria. Masz okazywać babie szacunek. Tak? Doprawdy? Nie słuchaj Korwusa. Jest nadopiekuńczy. Chyba narwany. Opowiedz mi o tych swoich miksturach. Sądząc po zawartości tych słojów, ktoś tu łaził po cmentarzach. Mówisz o moich składnikach. Są rzadkie i potężne. Łączę je, by tworzyć z nich prawdziwe cuda. Niektóre mikstury wyzwalają woń, która przyciąga zarażonych, nieważne gdzie są. Inne, feromony, które sprawiają, że wieją, aż się kurzy. A jeszcze inne dodają siły, dzięki której każdy cios pali przeciwnika. Niezły teatrzyk, choć to ciekawe. Opowiedz o miksturach leczniczych. Sprzedaję wszystko. Od maści na poważne rany, po mikstury uzdrawiające z chorób. Taki młodzieniec ciekawe. Z pewnością doceni środek na męskie... Nie trzeba. Chętnie spróbuję jednak kilku innych rzeczy. Będziesz zadowolony. Wszystko tu jest warte swojej ceny. A? Tworzysz mikstury z potworów? Po części tak. Nietypowe mutacje rzadkich istot bywają źródłem niezwykłych właściwości. Kiedy łączę je z odpowiednimi ziołami i innymi substancjami, mogę tworzyć zarówno potężne leki, jak i broń. Tak się składa, że kończy mi się część składników i przydałaby mi się pomoc, gdybyś był skłonny ich poszukać. Dlaczego nie wyślesz jego? Nie jestem żadnym służącym. Cicho, Korwus. Dlatego właśnie mamy coraz mniej składników i klientów. Ciągle ich odstraszasz.
Nie boję się potworów, ani twojego chłoptasza. No to postanowione. Przynieś mi wszystko, co zdołasz upolować. Możesz na tym sporo zarobić. Okay. Czego ci trzeba? Przede wszystkim mózgu mutanta. Zawiera specjalny enzym. Skąd właściwie o tym wiesz? Odpowiedź na to pytanie sprawiłaby, że nawet tak silny i wytrzymały facet jak ty kompletnie postradałby zmysły. Jasne. Czekałem. Nieważne. Gdzie go znajdę? Mutant znacznie większy od innych kręcił się ostatnio po parku, niedaleko stąd. Przynieś mi jego łeb, a dobrze zapłacę. Okej. Okay. Łeb mutanta. Robi się. Zobaczmy. Jakoś... Sklep wiedźmy. A to może być nawet, powiem wam, ciekawe, kurde. Dobra, sobie tutaj pozbieram od niej wszystkie... Ty. Czemu ja tego wcześniej nie mogłem? Nie wiem. No mniejsza. Co ja mogę odsprzedać? No na pewno odsprzedamy wszystkie wartościowe rzeczy. I teraz tak. Wszystkie tutaj, o. Wszystkie bronie, które nie posiadają jakiejkolwiek modyfikacji. To przede wszystkim. I teraz tak, bo tego mam na 160. To bym sprzedał. I tu bym wymienił chyba na to, ale to na razie używam, więc... No, na razie to będziemy używać. Dobra. Co ja mogę sprzedać? O, ale mam tu tego, kurwa. Dobra, ja muszę się rozejrzeć. Co ja mogę posprzedawać? Posprzedaję i widzimy się za chwileczkę. Dobra, oczyściłem sobie troszeczkę tutaj mój, że tak powiem, ekwipunek. Więc wychodzę. O, i kurde, kolejna strefa mi się odblokowała, zajebiście. Dobra, gdzie mam tego mutanta? Tu, tak? Baba 1. Poróbmy sobie trochę tego. Co prawda miałem w planach troszeczkę inne zajęcie, ale... Ktoś tu jest, gdzieś tu jest, coś tu jest. Tak? O. Potężna sztuka tu stoi. Ale my zrobimy sobie tyk. Jeden. Zmieniamy na szybko. Dobra, bierzemy broń. O! No idziesz do mnie, chodź. A wy skąd się tu kurwa wzięli? Dobity. A na ciebie najlepiej bym tutaj może... dobra, może to. A tutaj byśmy wzięli... To. Myślę, że tak będzie ok. Ognisty. Pokonany. Do widzenia. Jeszcze ktoś? Ktoś chętny? Nie? Okej. Zbieramy moją nagrodę. I spierdzielamy stąd od razu. Nawet się tu nie będę za bardzo zastanawiał. O. Kurde.
cholerne przeziębienie. Jojojojojojo. Tam jest, tak? Jakaś potężna machina wojenna. Tutaj mamy przy okazji ten, ale to tej nocy bym musiał zrobić. A co tam jest w ogóle? Aha. Jolo. Okej. Jest już ta? Jest ta menda już tutaj. O kurde. Co to jest? W siódmym poziomie. Nie, ale mogę go kurwa za tego zamuru jebać. Zajebiście. Nie trafiłem, mogę się uchylić. A może to? Ha, 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 ha. Ale kurde, słyszałem i to przeleciało za mną, nie? Dobra, kolejny raz płonie. Kolejny raz płonie. Kurde, nie mam takich fajnych strzał tutaj. Dobra. Trzeba się trochę poskradać. Pouciekać trochę przed nim w ten sposób. Dostał. Jolo, dostał, ale nie ten kurwa dostał. Ale kurwa, o. Załatwimy sobie go na odległość. Myślę, że będzie lepiej. No. Wow. Jala. Oj. Ty trafiłby mnie prawie. Kurwa. Byłaś. Nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. Dobra. Dobra. Pora na bezpośrednie starcie. Oj. Leć, Aiden, leć. Biegnij. Się noc zrobiła, kurde. Jednak mnie trafił. Niby tak daleko nie. Aj. Dobra, trzeba wrócić do starej taktyki. Te małe tujce mnie tutaj atakują, to też wiecie. No, ale dobra. Załatwiony. Choć nie było łatwo, nie powiem, że nie. Dobra. Czy coś to ja tu jeszcze z ciekawego zbiorę? Tu nie ma nic. Ci nie mają nic. Tu 116, nie. Tak, wszystko. Dobra.
Lecimy do baby. Jest ta nasza baba. Baba. Tam jest, dobra. Ja bym sobie tam podleciał, ale kurde, no na razie nie dam rady. Oj. Baba. A baba jest centralnie na wprost. Oj. I wiejemy. Ej, wiejemy. Wiej. Aiden, tutaj. Dobre. Tutaj nie wlezą. Włażą, ale nie wszystkie. Hej, dobra, zajebiście. Kurde, no nie spodziewałem się, że noc zastanie. Dobra, ulecieć się. Ty, ja wykorzystałem wszystkie moje nożyki. No tak, wszystkie moje nożyki wykorzystałem. Kurde. No dobra, zobaczmy, co tam dalej. Znalazłem potwora. Ludzie mieli rację. To był wielki skurwiel. Ten okaz dostarczy mi mnóstwo enzymu. A do czego on służy? Nie zadawaj tylu pytań. Lepiej interesuj się swoją zapłatą. Racja. I tak nie jestem lekarzem. W porządku. Oto twoja zapłata. Do następnego polowania. A co? Masz już coś dla mnie? Dobra, czy co? Na pewno się odezwie. Jak mogę pomóc, babo? Aha. Mam bardzo duże zlecenie. Zaopatrzenie potrzebuje całego mnóstwa leków. Aby dostarczyć mi materiału, musisz schwytać kilku zarażonych naraz. Schwytać? Nie zabić? Jak mam to zrobić? Hej, to nasze pułapki, więc ja wyjaśnię. W wyznaczonym miejscu znajdziesz prowizoryczny kontener. Wszystko, co musisz zrobić, to zwabić gryzonie do środka. Kiedy już tam wlezą, uciekaj, zanim cię dorwą. Wychodząc, szarpnij za dźwignię, a grawitacja załatwi resztę. Drzwi opadną i te paskudstwa będą uwięzione w środku. Brzmi ryzykownie. Dlaczego ja mam to robić, skoro pułapki są wasze? Bo mamy ważniejsze sprawy na głowie. A baba twierdzi, że akurat ty dasz radę. Spokojnie, nie będziemy się obijać. Kiedy zrobisz swoje, zobaczysz gaz ulatniający się z góry pułapki. Zostanie wypuszczony po zamknięciu drzwi, żeby posłać nasze maleństwa do krainy snów. Ciekawe, czy jeszcze śnią. Jak mam pobrać próbki, skoro stwory będą zamknięte? Tu do akcji wkroczymy my. Ty musisz po prostu złapać te bestie. Potem zjawimy się my, zbierzemy co trzeba i sami dostarczymy to babie. Dobra, da się zrobić. Świetnie. Ciekawa misja. Te lekarstwa uratują życie wielu ludziom. A to zdecydowanie jest w cenie. Pułapki są rozstawione na Lighthouse Island. Uważaj. Taki jest plan. Okej. To lecimy. Lecimy. Ile to jest? 170 metrów. Tylko teraz pytanie. Czy ja to muszę robić w nocy, czy mogę to robić w dzień? A zobaczę, bo ja bym wolał jednak w dzień. W nocy za dużo jest tych wariatów tutaj. A czy ja nie mogę po prostu tam jakiś petard wrzucić? Wiecie, o co chodzi? No nie mam, kurde, no muszę wytworzyć znowu. Nie te. Gdzie moje noże? Tutaj. Czemu mam te na pierwszym poziomie? Nie wiem. Dobra. Z
sobie zrobię też jeden ten. Toksyczne nie. Wybuchowych bym zrobił. To fajne jest. I tych strzał kilka. Porażające. O. Te to tak średnio. Toksyczne. Też tak średnio, powiem wam. Ogniste strzały, o. Tych trochę wyjebałem teraz na tego luja wielkiego. No i dobra. Tylko jeszcze właśnie. O, jest, dobra. O, tu. Moja misja jest dalej aktywna? Mam nadzieję, że tak. A, to są zwykłe zombiaczki. Opierdalał jakiegoś ludka tutaj na... Aha! Tutaj? O, ale przycina. Ja to mogę wleźć do tego? Bo ewidentnie coś jest. W środeczku. O, shit. No i Hugo. Ach, pięknie. Go rozjebało. Nie. Spadł ode mnie. Dobra. Idę stąd. Zróbmy to, co mamy zrobić. O, skurwysyn. No nie mówcie, że ja takiego wielkiego luja mam złapać. Czy ja mam tylko tego wielkiego luja złapać, czy jak? Zamknij 4 gryzonie w klatce. Czy da radę na przykład po prostu wrzucić tutaj mój wabik? Chyba nie. Pytanie moje brzmi, czy ten duży też tam musi wleźć, czy nie? Nie z tej strony, kurwy jebane. Chodź. Nie. Nie tak. Ej. Dobra, za dużo to też niedobrze. Ajajaj. A już ich tutaj było tylu. Dobra.
zrobione. Ty, udało się. Ja nie musiałem tego wielkiego luja zamykać. Ale sędzią... Ojojojojoj. Sędzią bym go załatwił. Jop. Dobra, padł. Ale kurde, łatwo nie było. I dobra. Dawaj to. Co my tu mamy? Mówię, że same lepsze rzeczy. Pałka policyjna. No i zajebiście. Kocham tą pałkę. Pałka ma w chuj duże obrażenia. Poszło. Okej, tutaj jeszcze jakieś nagranko. Co, już macie ich ogarniętych? Czekajcie, czy ja coś tutaj mogę z tego wyciągnąć, czy nie bardzo? Nie, tu nie ma nic. Gdzie? Ej, nie tu. Tu też nie. 50 metrów to wcale nie dużo. Aha, dobra. Dobra, już będę wiedział. Aha, to na pewno będzie tu. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Mhm. Dobra, czyli trzeba się udać do Baba Jagi. Do pani Baby. A to się przebiegnę normalnie tutaj dróżką, chociaż wolałbym biegać sobie górą. Dobra. Wspinamy się tak, to się wspinamy. I biegniemy. Jop. Nie, 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 nie. O. Tutaj nie ma, to więc dobra. Uj. Ach, pięknie. Prosto do domu baby. Baba, jestem z powrotem. Załatwiłem zadaniem. Sprawę z gryzoniami. Jak poszło? Te pułapki są całkiem niezłe. Wspaniale. Na pewno przydadzą się przy większych zleceniach na lekarstwa. A tymczasem spisałeś się. Oto twoja nagroda. Coś ty mi dała tym razem. Wspomaga wydajności. O boże, takie głodno małe. Słabe, ja bym ci to sprzedał najchętniej z powrotem. Nic ciekawego. O, jest pałka. Ale ta pałeczka chyba zostanie troszeczkę później. Dobra, babo. Jakieś nowe zlecenia? Właśnie skończył mi się kluczowy składnik używany do leczenia ciężkich oparzeń. Aha. Poważna sprawa. Dosyć. Potrzebuję tkanki sprintera, ale nie pierwszego lepszego. Na szczęście niedaleko stąd widziano wyjątkowy okaz. Okay. Poruszają się zwykle po dachach, więc uważaj. Jasne. No dobra, czyli... Kolejne zlecenie na sprinterka. Ale sprintera będzie trzeba pewnie upolować w nocy. Nająć życie. Chyba, że ten akurat się kurde pojawi mi tutaj w
w dzień, ale wątpię. Czekajcie, on sobie tylko noże wyekwipował. Tak, bo trudniej spierdzielić. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Aha. On jest tylko w nocy. Na 100%, on będzie tylko w nocy. Na polu na sprintera, no. Dobra, ja bym musiał się chyba jednak wrócić do baby. Albo w sumie zakończyć już odcinek, bo to też już jakby nie było. Tak, zakończymy już odcinek, bo już jest późno. Znaczy późno. 30 minut odcineczka. Już w zupełności wystarczy. Ej. No. Dobra. Ja pójdę się prześpię. I zobaczę w sumie tego sprintera. Czy uda nam się go tak szybko upierdzielić, czy nie? Wiem, gdzie mniej więcej ma być. Na którym dachu. Więc lecimy. Lecimy po niego. Dobra, ja sobie muszę latarkę załączyć. Oj. Dobra. Oj, oj, oj. Dobra. Pięknie. Wykryto pojemnik z inhibitorami. Zajebiście, dwóch naraz. Czy to ten? Użyj zmysłu, by szukać. No widzę, że tutaj gdzieś spierdolił. Ale gdzie? Dobra. Idź śladami sprintera. Dobra, czy to nie będzie aż takie łatwe, jakby mi się wydawało. Dobra. Tu jest, dobra. Ocaleniec się przemienił. No i chuj mu w dupę. Jolo. Dobra, tutaj widzę ślady. Tu. Gdzieś ty polasł. Tylko nie mów, że na dół. No polasł na dół, nie? Zapomniał wyło... Kto tu wszedł jak to... Mam tu jednego! Raczej nie. Czy on tu jest, kurwa? No chodź. Dobra, nara. Ty, oni zajebali tego sprintera. Zajebista sprawa.
Ja się tyle. Musiałem go kurwa na śledzie, a oni go zajebali. No i chuj, dobra. Dobra, dobra, ty. On tak blisko był? Serio? No i akurat, zopie. Oddamy to i zakończymy. Z tego co słyszałem, to dobrze robić te misje. Oto tkanki, których potrzebowałaś. I to w jakim stanie? Jak usunięte chirurgicznie? O, oskurowałem sporo zwierząt, jak to pielgrzym. Widać. A teraz czas na twoją zasłużoną zapłatę. Dobra, to ja sobie zrobię już poza odcinkiem, a tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego, na razie, trzymajcie się, cześć.